Dzień dobry, cześć, witajcie. Jeżeli natrafiliście na ten film, prawdopodobnie macie problem z ogrzewaniem w samochodzie. Oczywiście mówimy tu o ogrzewaniu wewnętrznym pojazdu. Nie mówimy tutaj o grzaniu silnika, bo to jest zupełnie odrębny temat. Ale nim do tego przejdę, chcę przywitać wszystkich oczywiście nowych, którzy oglądają po raz pierwszy mój kanał. By przyłączyli do kanału, oczywiście również do komentarzy, a przekonacie się, że na kanale możecie dostać niekiedy porady, które być może akurat posiadam i jestem w stanie Wam pomóc. No i dobra, przechodzimy do sedna sprawy. Sprawa wygląda w ten sposób. Jak przychodzi jesień czy przychodzi zima, zaczynają się problemy z ogrzewaniem samochodu, jeśli chodzi o tą nagrzewnicę wewnętrzną. I czasem może się okazać, że bardzo drobna błahostka powoduje usterkę, powoduje problem z ogrzewaniem pojazdu. I od czego musimy zacząć? Przede wszystkim, no wiadomo, no jasna sprawa jest i byłaby nieoczywista, gdybyśmy nie sprawdzili sobie w zbiorniczka płynu wyrównawczego, czy powiedzmy, jeżeli go nie mamy, płynu, czy ogólnie jest w układzie. Ale to nie jest temat do końca taki. Płyn wiadomo być może, termostat wiadomo być może, gdyby go nawet nie było, silnik w pewnym momencie i tak temperaturę jakąś uzyska, więc ogrzewanie powinno w pojeździe być. I od czego pasowałoby zacząć? Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Tak jak tu widzicie, mamy przed sobą dwa korki ciśnieniowe z układu tutaj tego. To jest akurat silnik dwulitrowy CRDI, ale jest to bez znaczenia, czy wy macie silnik w benzynie, czy wy macie silnik w dieslu. Korki ciśnieniowe są w wielu pojazdach aktualnie montowane. Otóż dlaczego to jest ciśnieniowe? Dlatego, że układ musi uzyskać określoną wartość ciśnienia po to, żeby w tym układzie przecisnąć sobie chociażby do nagrzewnicy, przecisnąć sobie płyn, bo czasem jest taka sytuacja, że nagrzewnica jest troszeczkę wyżej zamontowana, aczkolwiek może nie ona wyżej, jak krójce są wyżej zamontowane. I potrzeba po prostu tego ciśnienia troszeczkę użyć, żeby przeciągnąć ten płyn, tą wodę, na czym wyjeździcie do układu. Natomiast gorzej jest w momencie, gdy tego ciśnienia nie ma i sytuacja jest w ten sposób wyglądająca, że płyn spada w dół do nagrzewnicy, jeżeli ona jest zamontowana na dole, a w większości pojazdów jest na dole. Natomiast nie ma możliwości ten płyn wydostania się do góry. Nawet jeżeli on się będzie wydostawał, to w niewielkim stopniu. Natomiast do tego przejdziemy za chwilę. Jak już jesteśmy przy korku, to pamiętajcie, bardzo ważna rzecz jest jaka. Tak jak widzicie tutaj, tu jest korek uszkodzony, na którym została uszkodzona uszczelka. Jak ta uszczelka się objawia? Tutaj pod spodem, można powiedzieć, w takim korku jest taki malutki termostacik, który utrzymuje to ciśnienie i wiadomo, że ten zaworek się otwiera i zamyka w zależności od ciśnienia, do czego zaraz dojdziemy, i on sobie na tej zasadzie wyrównuje tutaj w przypadku akurat tego układu, wyrównuje sobie płyn, otwiera się i ten płyn wtedy ma możliwość sobie ścieknięcia do układu, jeżeli jest go mało. Natomiast jaki będzie objaw, jeżeli uszkodzona będzie uszczelka? System nie będzie utrzymywał ciśnienia w układzie ogrzewania i sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że może się okazać, że przy wyższych obrotach ten płyn, który najnormalniej w życiu powinien krążyć w całym układzie całego silnika, będzie tą oto rureczką powrotową i jednocześnie uzupełniającą wracał z powrotem do zbiorniczka. Czyli sytuacja jest wyglądająca w ten sposób, że ten płyn będzie podnosił się, bo jak wiecie, że płyn się rozpręża w zależności od temperatury. Ciecz się ogólnie rozpręża, prawda? I będzie wtedy uciekała sobie do góry, a nie będzie utrzymywała tego ciśnienia w układzie. No jest to ciężkie do sprawdzenia, jeśli chodzi o kwestię ciśnienia. Natomiast pamiętajcie, korek nie jest wielkim kosztem, jeżeli widzicie, że on jest uszkodzony. Ale bardzo ważna kwestia jest taka,
Na każdym jednym korku, tak jak tutaj widzicie w tym momencie, jest 0,9 bara. Czyli 0,9 ciśnienie powinien być taki korek zakupiony. Więc jeżeli kupujecie korek, to pamiętajcie, ciśnienie ma być takie samo zachowane. Bo na przykład może się okazać, że producent danego pojazdu zaprojektował korek, na którym jest utrzymywane na przykład, i tu strzelę, bo może się okazać, że się mylę, ale może być sytuacja taka, że w takim korku znajduje się 0,6 bara. No i w ten czas wiadomo, że 0,9 no to już troszeczkę za dużo, jeżeli taki korek założymy, bo w układzie bezpieczeństwa wiadomo, że on się nie będzie mógł tak uchylić. Natomiast gorzej jest w drugą stronę. Jeżeli korek powinien być zamontowany 0,9, a wy 0,6 założycie, i w ten czas on się już będzie wcześniej otwierał i to ciśnienie będzie sobie zmykało. No i dobra, to jest jeżeli chodzi o kwestię korka. Natomiast w drugiej kolejności pamiętajcie o jednej rzeczy i tu się wam z wami chcę podzielić. Może się zdarzyć sytuacja wam tego typu, że uszczelka jest uszkodzona. Jeżeli uszczelka jest uszkodzona, musimy zrobić oględziny. I tu teraz uwaga, podzielę się z wami taką informacją. Jak zobaczycie sobie, w dolnej części ekranu jest taki bardzo duży wżer zrobiony. To nie jest kropla wody, mimo że jest tam woda w tym momencie, bo to jest mokro, ale to jest ubytek, który się zrobił. Jak się to przedstawia? Przedstawia się w ten sposób, że taki korek gumowy, który jest, nie będzie w stanie utrzymać ciśnienia. Dlatego, że tym właśnie malutkim ubytkiem, który jest, płyn właśnie będzie sobie zmykał. Także zostaje wam w takim przypadku zdobycie takiego króćca. Ja zrobiłem sobie prowizoryczną rzecz, która, uwaga, jest tylko awaryjną rzeczą do zrobienia. Już wam pokażę. Wrzucam sobie taki o-ring silikonowy od klimatyzacji do środka, żeby uszczelniło, ale to już jest, uwaga, sytuacja. Uszczelniać tak, uszczelniam, ale jednocześnie nacisk tej sprężyny, który jest w korku, już jest niestety większy i to ciśnienie w układzie jest większe, ale generalnie na próbę wiadomo, że zrobić coś takiego możecie. No i dobra, jak sytuacja będzie wyglądała w momencie, gdy na przykład tego ciśnienia w układzie nie będzie i sprawdzamy sobie, no nie, przyjmijmy inaczej, żebyśmy nie błądzili. Mamy nagrzewnicę w samochodzie, lecą sobie węże, jest wąż jeden zasilający, drugi wyjściowy z nagrzewnicy. No i jeden by zadał pytanie: co to, chłopie, u ciebie w tej instalacji jest zamontowane? Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że zdarzyła się sytuacja taka, że w tym bloku zaczęła pojawiać się rdza w układzie. Po prostu kiedyś gdzieś ten pojazd stał bardzo długo bez płynu. Przykorodował troszeczkę blok, cały ten układ ogrzewania, który jest, chłodzenia silnika, i niestety śmiecie dostawały się do układu nagrzewnicy. I żeby nie wymieniać nagrzewnicy, zamontowany jest tutaj ten właśnie filtr. Jest to filtr na jedną, drugą calę, gazowy. Uwaga, są takie same do wody, tylko że posiadają bardzo grube siteczko. Tu jest bardzo drobne siteczko, które wyłapuje te śmiecie. Ja uważam, że zainwestowanie kilkudziesięciu złotych czasem w taki filterek to jest niczym względem rozbierania tapicerki czy wymiany, powiedzmy, nagrzewnicy, bo to już są większe problemy. No i dobra. Jak macie sprawdzony problem, że macie płyn, macie korek dobry, nie macie nadal ogrzewania, przechodzicie do sprawdzenia dwóch węży. Ja kiedyś pokazywałem na innym filmiku, jak można sprawdzić za pomocą termometru. Sprawdza się w 100%. Więc jeżeli macie termometr, oglądnijcie sobie filmik u mnie odnośnie sprawdzenia układu ogrzewania, jeżeli nie działa, w jaki sposób sprawdzić. Ale jeżeli nie macie termometru, to sprawdzacie, jeżeli jeden wąż w waszej nagrzewnicy jest bardzo gorący, a drugi jest letni, ciepły, bądź generalnie różniąca się temperatura między wejściem a wyjściem, to już będziecie wiedzieli, że coś się niepokojącego dzieje. A dlaczego taka sytuacja może się dziać? Otóż dlatego, że jeżeli jeździmy na przykład na takim układzie, gdzie ten korek jest nieszczelny, korek jest uszkodzony, bądź tak jak tu w tym przypadku, kawałek materiału uszczerbało się, które zrobiło, no niestety, nieszczelność, to w ten czas całe to ciśnienie, które powinno z nagrzewnicy wypchać jednocześnie te śmiecie i brudy, bo są w każdym układzie. To nie jest tak, że ja tylko u opiłki mam brudy i śmiecie, bo takich samochodów jeżdżących, w których nagrzewnice się zabijają, jest tysiące. Taka jest niestety prawda. Więc
Jeżeli w takim kiepskim ciśnieniu te opiłki spadną w dół z tego silnika, to wierzcie mi, że one niestety nie wypłyną. One będą sobie pływały w tej nagrzewnicy, będą się nawarstwiały, nagrzewnica się będzie w czasem zabijała i w końcu przyjdzie sytuacja tego typu, że tego ogrzewania zupełnie braknie. No i dobra, nie przedłużam na tą chwilę. Biorę się za podpinanie węży. Będę robił płukanie nagrzewnicy. Później z wykorzystaniem oczywiście tego filtra też. W każdym razie pokażę Wam, jak płukam układ pompką. Sprawdza się to. Wiadomo, że troszeczkę trzeba zabiegu, ale korzystniejsze jest to niż wymiana nagrzewnicy. Także póki co na razie do zobaczenia, jak popodpinam węży. Hej, na razie. No i witajcie, cześć, tak jak obiecałem, pokażę Wam zabieg. Tylko słuchajcie, sąsiad kupił sobie kurę, która może nam troszeczkę przeszkadzać, więc tutaj się tym nie sugerujcie. Natomiast co? Tak jak obiecałem, pokażę Wam kwestię płukania. Tak jak widzicie, dwa węże od nagrzewnicy są wypięte. Wpięte są dwa celowo przeźroczyste, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Do tego używam pompki 12-woltowej zatapianej w wodzie. No i co? Pierwszy zabieg wypuścimy sobie do bańki, żeby sobie nie napuścić. Tutaj w wanience, w tej bańce wyciętej jest środek, który używam do wanienek ultradźwiękowych, bardzo dobrze się sprawdzający. No i dobra, co robimy? Zatopię moją pompkę. Tak jak widzicie, płyn jest czysty. No i teraz pierwsze odpalenie i zobaczycie, jak wygląda ciecz, która wylatuje po takiej pompce. Odpalamy. Leci ciecz, poszła czyściutka. Spójrzcie, jaka brudna wylatuje z nagrzewnicy. Jaka jest różnica między jednym a drugim wężem. Tu już widać, ile brudu, syfu leci. Także póki co na razie, no, wylatuje przez cały czas. Tak jak widzicie, wylatuje brud. Czyste wpływa, brudne wypływa, więc płukanie się rozpoczęło. Tu jest oczywiście ciecz czysta, także zostawiam ten zabieg, niech się płucze. I spotykamy się już po wypłukaniu, resztę wszystko wytłumaczę. Także do zobaczenia, na razie, cześć. Spotykamy się już po 10 minutach. Praktycznie rzecz biorąc, w skali czasu całego mycia to jest nic. Natomiast chcę Wam pokazać i tym niedowiarkom, którzy myślą, że może się to nie udaje. Tylko że w tym momencie nie wiem, czy to będzie widać. Na dnie węża. No ja to widzę, tylko że nie mam jak kamerki. O, tutaj w tym miejscu widzicie na dnie węża, ile zebrało się nieczystości. O, dokładnie to, co widzicie, to są po prostu śmiecie, które wypływają na bieżąco, dolatują z nagrzewnicy. Może jest to ciężko do udowodnienia, żeby to widać było, ale myślę, że kto będzie chciał, to na ekranie sobie zobaczy. I to wszystko oczywiście maszeruje sobie tutaj do bańki. Jeżeli byśmy wyłączyli w tym momencie bańkę, czyli tą pompkę, to byśmy już widzieli, ile tego brudu tak naprawdę jest już na dnie. A wszystko świeże dopływa. Minęło raptem w tym momencie może z 11 minut dopiero mycia. Pokażę Wam później, żeby nie trzymać Was na filmie, jak wygląda wszystko, co się udało zgromadzić. A póki co na razie zobaczcie, ile brudu sobie wędruje. Ile brudu, ile odrobinek wędruje sobie wraz z wodą. Także do zobaczenia później. I rzecz wygląda w ten sposób. Minęło około pół godzinki. Co sobie pozwoliłem zrobić zmianę, to zmienić pompkę na mocniejszą. To daje 30 litrów na minutę, także więcej. I kurczę, na wyjściu zamontowałem filtr, żeby śmiecie, które paprochy wypływają z nagrzewnicy, nie zawalały mi ponownie układu. No i tak, jak widzicie, woda już jest brązowa, czyli jest rdzawa. A filtr, który ja używam, to jest filtr taki, tak jak tu widzicie. O kurczę, wypsnął się. To jest ten właśnie filterek, który jest montowany jako filtr gazowy na jedną, drugą. I on, znając życie, pewnie już wyłapał kupę śmieci. Także jak tylko będę zmieniał wodę, to Wam pokażę. Także do zobaczenia. No i więc tak, spotykamy się już po dłuższej chwili.
Zamontowany mam filtr przepływowy, czyli ten gazowy, o którym mówiłem, ma bardzo drobniutką siateczkę. On jest zamontowany na wejściu na grzewnicy, tyle że także problemu już nie będzie. A teraz zobaczcie, co było wewnątrz na grzewnicy. No właśnie. To wszystko, cały ten brud blokował nagrzewanie. Także słuchajcie, tym oto filmem myślę, że pomogłem komuś i w czyszczeniu, w myciu nagrzewnicy, w zabezpieczeniu przed wymianą. No i przede wszystkim pamiętajcie, rzecz jaka, nie poddawać się. Jeżeli są problemy, pamiętajcie, reanimować, robić. Także widzicie, można coś zrobić, tylko wystarczy pomyśleć. No i teraz wiadomo, jak się filterek zabije, to nie nagrzewnica, tylko filterek odkręcam, wyczyszczę i jeżdżę dalej, cieszę się ciepłem. A ten, co się śmieje, niech się śmieje. Ja się śmiał nie będę, bo to ja będę siedział w cieple, a ktoś w zimnie. Także trzymajcie się, powodzenia. Liczę oczywiście na łapeczkę w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.